Właściciele zabytkowych obiektów często nie zdają sobie sprawy z wartości i walorów estetycznych grzejników żeliwnych, które w danym obiekcie się znajdują. Często takie grzejniki żeliwne nie prezentują się zbyt ładnie na pierwszy rzut oka. Pokryte są wieloma warstwami starej farby, która się łuszczy, a często spod tej farby wydobywa się rdza. Dlatego też po naszej usłudze renowacji grzejników żeliwnych bardzo często są zaskoczeni efektem końcowym, jak grzejnik prezentuje się w nowej odsłonie. Bardzo często pojawiają się na nim ornamenty, które były ukryte pod starą farbą. Jest to często duża niespodzianka dla właścicieli i klientów. W szczególności należy tutaj zwrócić dużą uwagę na to, że grzejniki z zabytkowych obiektów są to grzejniki, które są naprawdę unikatowe. Są to tak zwane rodzynki, których już dzisiaj na rynku nie spotykamy albo spotykamy bardzo rzadko. Dodatkowym atutem odnowy takich grzejników jest to, że mamy coś naprawdę unikatowego w swojej kolekcji. Takich grzejników już dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyprodukować w odlewni. Odlewnie nie zajmują się już produkcją tak wysokich modeli, bo najczęściej te modele były takim rarytasem i taką wisienką na torcie wśród producentów grzejników żeliwnych. My, Terma, jako producenci nowych grzejników żeliwnych, w szczególności dużą uwagę przykładamy do renowacji grzejników żeliwnych, pasjonujemy się tym i dużą satysfakcją jest dla nas właśnie ta końcowa radość klienta, który właśnie zobaczył coś nowego, coś, co miał przed oczami cały czas, jednakże było to gdzieś schowane pod tymi warstwami farby i taką formę, którą właśnie klientowi czy właścicielowi obiektu oddajemy, często właśnie tą formą zaskakujemy i sprawiamy dużo radości. I również dużo radości nam sprawia to, że satysfakcja po tej drugiej stronie jest stuprocentowa. Warto też tutaj może wspomnieć o różnych formach, które kiedyś przewijały się w przeciągu tych dobrych kilkudziesięciu, a nawet ponad 100 lat tej historii grzejników żeliwnych. Na samym początku eksperymentowano z formami. Często grzejniki żeliwne były dopasowywane do pomieszczeń lub do jakichś wymogów indywidualnych. Często były to grzejniki budowane pod schody, były to grzejniki, które wpasowywały się w wykusze okienne, były to grzejniki przeznaczone do specjalnego użytku, można to dzisiaj nazwać mikrofalówki, jak to często nazywamy. Były to grzejniki z dochówką. Był to grzejnik specjalnie właśnie przygotowany do tego, aby podgrzać sobie posiłek lub utrzymać go w odpowiedniej temperaturze. Dzisiaj takie grzejniki również spotykamy i również odnawiamy i są one bardzo, bardzo oryginalne i w szczególności po usłudze renowacji, no te grzejniki nabierają po prostu drugiego życia. Po tych latach eksperymentów z formami i z wysokościami, i z różnorodnością, jednak produkcja grzejników żeliwnych przeszła w sposób taki no, fabryczny, taśmowy i tutaj zdecydowano się w szczególności na produkcję grzejników seryjnych. Wtedy odstąpiono już właśnie od tego eksperymentowania, gdyż było to bardzo kosztowne. W ten sposób doszliśmy do momentu, gdzie grzejniki żeliwne zostały produkowane na skalę masową, no i ma to miejsce do dnia dzisiejszego. Podczas renowacji grzejników żeliwnych stawiamy na naturalne piękno i na naturalny wygląd grzejników żeliwnych. Podczas naszych wszystkich operacji na warsztacie staramy się nie ingerować w powierzchnię odnawianych żeberek żeliwnych, czyli wszystkie dziurki, jakieś stróbki oraz inne niedoskonałości odlewnicze pozostawiamy w 100% w oryginalnej formie. No i dzięki temu właśnie tworzymy tą wyjątkowość. Wszystko to składa się na właśnie duszę takiego odnowionego grzejnika żeliwnego. Tutaj jeden grzejnik żeliwny, który właśnie prezentujemy, jest to naprawdę unikatowy egzemplarz, czyli ten grzejnik narożny. Był to właśnie jeden z tych grzejników, które były robione specjalnie na życzenie danego klienta, gdyż nie były to grzejniki produkowane seryjnie. Mamy tutaj egzemplarz, który idealnie wpasowywał się w narożnik danego pomieszczenia.